jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska i dzisiaj moim waszym gościem będzie Tomasz Gordon. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tomku, zanim zaczniemy, kilka słów wstępu, kilka słów o tobie. Jesteś certyfikowanym trenerem biznesu, ekspertem testu kompetencyjnego Master Person Analysis, mentorem szefów i właścicieli firm. Od 18 lat wspierasz menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadzisz szkolenia m.in. dla Samsung Electronic Polska, Huawei Polska, Xiaomi Polska, PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jesteś koordynatorem innowacyjnych studiów podyplomowych Akademia Menedżera w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie oraz na uczelniach w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Autor bestsellerów Nowa psychologia zarządzania, jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej. Czy to prawda? Tak, wszystko się zgadza. Myślę, że w kontekście Wyższych Szkół Bankowych najważniejszy jest ten aspekt Akademii Menadżera, czyli tego kierunku, który jest faktycznie innowacyjny i w sposób taki właśnie innowacyjny rozwija kompetencje menadżerskie, które są w sposób szczególny teraz pożądane na rynku pracy. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie komunikacja werbalna i niewerbalna i tak sobie myślę, że dla menadżera ta umiejętność komunikacji, jasnego przekazywania treści, idei jest niezwykle istotna. Tak, jest kluczowa. Często jest tak, że gdzieś na etapie rekrutacji, awansu, development center, czyli takiego momentu, kiedy diagnozuje się zasoby i daje się albo przepustkę do awansu, bądź też zostawia się tę konkretną osobę w miejscu, w którym była, ten aspekt miękkich umiejętności społecznych, komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej, która może się wyróżniać w tym aspekcie komunikacyjnym mowy ciała i komunikacji werbalnej, może być zauważalna, może odgrywać bardzo ważną rolę. Czyli czy wejdziemy do organizacji, czy awansujemy, jak potem to robimy, jak układamy te relacje, jak bardzo jesteśmy czytelni, spójni. W dużej mierze komunikacja werbalna, niewerbalna na to wpływa, ale co jest też ważne, w kontekście tego tematu jest bardzo dużo mitów, więc myślę, że w sposób szczególny warto, żebyśmy się nad tym pochylili, żeby też nasi słuchacze mieli jak najbardziej wiarygodną wiedzę, żeby mogli się do niej odnosić i żeby mogli z niej korzystać. Chciałabym, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa dotycząca komunikacji werbalnej i niewerbalnej była jak najmniej teoretyczna, jak najbardziej praktyczna, tak żeby nasi słuchacze mogli faktycznie wynieść dla siebie pewnego rodzaju podpowiedzi dotyczące tego, jak mogą się komunikować lepiej, skuteczniej, jaśniej, jak mogą łatwiej też osiągać swoje cele, no ale pewnych treści teoretycznych nie unikniemy. I chciałabym, żebyś na początku przedstawił naszym słuchaczom, jaka jest, co to właściwie jest komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna. No, werbalna odnosi się do znaczeń słów, które włączamy do komunikatu. Ta przestrzeń niewerbalna to wszystko, co wspomaga słowa, znaczenie tychże słów, czyli mowa ciała, ton głosu, mowa ciała w kontekście gestykulacji, również tego, co możemy zauważyć na poziomie konkretnych sygnałów na naszej twarzy, ale również w ramach całego ciała. Ale od razu bardzo ważna rzecz, ponieważ w literaturze przedmiotu, bardziej poradnikowej jednak, ale też w wielu szkoleniach możemy spotkać się z pewną zasadą, która niestety cały czas funkcjonuje i z mitem. A biorąc pod uwagę, że jest to podcast Wyższych Szkół Bankowych, warto, żebyśmy się do tego odnieśli. Ten mit dotyczy tego, że cały czas niestety pokutuje w tej przestrzeni publicznej informacja, że komunikacja niewerbalna dominuje nad werbalną. Mówi się cały czas 55% mowa ciała, 38% ton głosu i tylko 7% słowa. Jest to pewna nadinterpretacja badań psychologicznych, która miała miejsce. I żeby nie wchodzić w szczegóły, żeby tak jak powiedziałaś, niech to będzie jak najbardziej praktyczny webinar dla naszych słuchaczy, studentów. Błąd polegał na tym, że źle zinterpretowano wyniki jednych z badań i fakt jest taki.
Jeżeli ktoś zauważa niespójność w ramach naszej komunikacji niewerbalnej, to faktycznie na niej się koncentruje. Przykład. Prowadzę duże warsztaty dla managementu jednego z banków i jedna z pań menadżer wychodzi na środek i występuje, mówi jakąś mowę czy expose do grupy swoich pracowników i potem odtworzyliśmy to nagranie i ono przez cały czas prawą stopą delikatnie ruszała, a nie on tak jakby trochę tańczyła twista i tak samo to skomentowała. Kurczę, ja patrzę na siebie tak jakbym tańczyła twista i tylko i wyłącznie na to włączam swoją uwagę. Zupełnie nie słyszałam, co ja mówiłam. I tak to właśnie działa. Jeżeli my na poziomie naszej komunikacji niewerbalnej, na rozmowie rekrutacyjnej, w procesie awansu w organizacji, kiedy sprzedajemy, kiedy prowadzimy rozmowę z naszym pracownikiem, bądź włączamy jakąkolwiek inną komunikację z kimkolwiek w przestrzeni zawodowej bądź prywatnej. Jeżeli na poziomie komunikacji niewerbalnej włącza się tak zwana niespójność, o których sobie pewnie za moment powiemy, to często my w sposób szczególny na nią zwracamy uwagę i ona dominuje. Przykład. Pierwsza debata prezydencka między Nixonem a Kennedy. W radiu, kiedy nie było widać mowy ciała Nixona, on wygrał debatę. Nixon wygrał debatę w ramach przeprowadzonej oceny opinii publicznej. Natomiast widzowie w telewizji, widząc zdenerwowanie Nixona, nie lubił telewizji. Widząc jego problem ze zdrowiem, miał problemy z kolanem, jednocześnie był przeziębiony. Ludzie, zauważając jego konkretny wiek plus te aspekty somatyczne, stwierdzili, że lepiej wypadł w tym przypadku lepiej prezentujący się Kennedy. Więc niespójność faktycznie powoduje, że my możemy stracić, jeżeli chodzi o naszą komunikację. Natomiast jeżeli nasza komunikacja niewerbalna jest spójna z werbalną, czyli z treścią naszych słów, wtedy w sposób szczególny ludzie koncentrują się na słowach. Więc bardzo rekomenduję, żeby łączyć te elementy, ale w ramach tego faktu, który dookreśla efektywność jednej i drugiej, a nie mitu, że komunikacja niewerbalna dominuje. Czyli żeby nie nastawiać się, że jeżeli zadbamy głównie o naszą komunikację niewerbalną, to nieważne co powiemy, bo ten element niewerbalny będzie ważniejszy. To tak, nieprawda. Tak, no było takie i cały czas to pokutuje trochę w przestrzeni tej medialnej. Zrobimy wieżyczkę, wielu polityków uważało, że zrobię coś takiego, to od razu ludzie uwierzą, że to, co mówię, ma konkretną podstawę i będą mnie postrzegali jako osobę, której warto ufać w ramach tych przekonań, które gdzieś tam z telewizora do społeczeństwa spływa. No to jest... Tomku, powiedz jaką wieżyczkę, bo ja wiem, ale niech słuchacze też wieżyczka, wiedzą. Wieżyczka, czyli palce jednej i drugiej dłoni spotykają się i tworzą taką faktycznie wieżę na wysokość naszej klatki piersiowej. I często tak komunikował chociażby świętej pamięci Andrzej Leper, również jego taki przeciwnik polityczny, czyli Balcerowicz. I tak naprawdę w dużej mierze często, cały czas możemy zauważyć coś takiego, co funkcjonuje w ramach komunikacji. I zdaniem wielu nadal, chociaż znowu jest to przesadnie stosowane, powoduje to, że to, co mówimy, jest budowane na konkretnym fundamencie. Raczej teraz często powoduje to taki uśmiech, a niekoniecznie pozytywną reakcję ze strony osób, które taki gest zauważają, kiedy występujemy publicznie, czy jesteśmy w jakimś medium, czy występujemy w internecie. Czyli wieżyczka nie, ja bym jeszcze do tego dodała takie nadmierne gestykulowanie, ale takie sztuczne gestykulowanie. Ktoś nam powiedział, że trzeba gestykulować, żeby akcentować te ważniejsze elementy i my tak nie za bardzo wiemy, co to znaczy, tak, więc tak. Machamy ręką. To ja często na szkoleniach pokazuję. Konkretny przykład tego, co może powodować nadmierna taka egzaltacja na poziomie gestykulacji, przesada w gestykulacji. To znaczy podchodzę do jednego z uczestników warsztatów bądź uczestników spotkania w ramach studiów podyplomowych. Jednocześnie proszę daną osobę o pozwolenie na to, żebym zademonstrował wpływ nadmiernej gestykulacji.
Podchodzę bardzo blisko i zaczynam przed jej bądź jego głową machać jedną bądź dwiema rękoma, a potem pytam daną osobę, jakie ma plany na przykład na najbliższy weekend bądź najbliższy tydzień. Najczęściej ludzie są rozpraszani tym konkretnym gestem i zapominają coś, co mają konkretnie w planie odnośnie najbliższych dni. I w dużej mierze tak samo działa to, gdy nasza gestykulacja nie jest przemyślana, jest nadmiarowa, ludzie zauważają to machanie, a całkowicie są odcięci od treści komunikatu. Więc faktycznie warto, żeby ta komunikacja też na poziomie naszych dłoni była spójna, a niekoniecznie włączam te ruchy, niezależnie od tego, czy to jest spójne, czy nie. Ludzie gdzieś tam macham przed oczyma osób, a często powoduje to, jak wspomniałaś, całkowicie przeciwstawną reakcję. Ja myślę, że też często gdzieś tam mamy w głowie takie stereotypy, czy też takie skojarzenia, że jeżeli przyjmujemy konkretną postawę, to ona odzwierciedla nasze myśli. To duży skrót, ale jeżeli ktoś stoi czy siedzi z założonymi rękoma, to znaczy, że jest nabzdyczony, zły i zamknięty, tak? Że mamy postawę zamkniętą, to samo dotyczy skrzyżowanych nóg i tak dalej. A przecież można siedzieć ze skrzyżowanymi ramionami także wtedy, kiedy jest nam po prostu zimno. Masz rację, jednocześnie ja lubię powtarzać jedną rzecz dla takich budujących swoją samoświadomość liderów. Ja często mówię, że skuteczna postawa ciała nie do końca jest wygodną postawą ciała. Bo chyba ty też masz prywatnie kota u siebie w domu. Ja również. Ja prywatnie często regeneruję się leżąc, czytając, a kot na mnie bądź obok mnie mruczy. I to jest taka wygodna postawa. Natomiast często postawa w ramach wystąpień publicznych, rozmowy jeden na jeden, rozmowy rekrutacyjnej niekoniecznie jest wygodna i nie wydaje nam się w pierwszym takim, takiej myśli, że ja powinienem tak się ustawić, a może być efektywna. Na przykład jestem na rekrutacji i siadam nie oparta maksymalnie o oparcie krzesła, tylko siadam mniej więcej w tej początkowej części, mniej więcej w jednej trzeciej od początku krzesła, przez to mam wyprostowaną postawę, jest ona bardziej proaktywna. My zazwyczaj tak nie siedzimy w trakcie chociażby regeneracji. Ja na przykład teraz tak nie siedzę, kiedy rozmawiam z tobą. Jestem bardziej taki południowo wyciszony, skoncentrowany na temacie i na rozmowie z tobą. Natomiast kiedy chcemy włączyć taką postawę proaktywną, żeby nasza gestykulacja, nie będąc nadmierną, ale była spójna, taka postawa chociażby na poziomie rekrutacji, ale również być może rozmowy jeden na jeden, być może rozmowy sprzedażowej w sposób szczególny może być użyteczna, więc nie zawsze wygodna postawa, wygodna pozycja jest skuteczną pozycją. Nasi słuchacze to głównie studenci, w związku z tym jakie miałbyś jeszcze dla nich propozycje dotyczące samej rozmowy o pracy? Już wiemy, w jaki sposób siadać. A co jeszcze jest ważne wtedy, kiedy idziemy na rozmowę o pracę? Załóżmy, że to spotkanie jest takie twarzą w twarz, tak? Czyli nie ma tego procesu rekrutacyjnego online, ale jest bezpośrednio. Ja często proponuję, żeby wykorzystywać pewną przewagę. Jesteście słuchaczami bądź pierwszego, bądź drugiego stopnia, bądź być może rozważacie, bądź już być może jesteście słuchaczami studiów podyplomowych. Warto wykorzystywać przewagę wiedzową. Na przykład to, że włącza się również na rozmowie rekrutacyjnej efekt pierwszeństwa bądź świeżości. To znaczy, jeżeli możecie być pierwszymi osobami, które są w pewnym cyklu, bądź domykać proces, to warto robić to, bo macie większe prawdopodobieństwo pozytywnie zapaść w pamięć osób, które prowadzą proces. Więc jeżeli jesteście w stanie to zrobić, ja na przykład swego czasu, kiedy przy pierwszej takiej większej pracy po prostu poprosiłem gdzieś tam to gremium rekrutacyjne asesorów o możliwość pokazania się na tym procesie na samo zakończenie i zrobiłem to z taką pozytywną premedytacją, wiedząc, że po prostu może mi to pomóc. W efekcie zdobyłem tę pracę, wtedy potrzebowałem pracy na etacie, więc warto wykorzystywać wiedzę. Więc pierwsza rzecz, jeżeli możecie, a włączcie się jako pierwsi bądź ostatni, ale jednocześnie, kiedy już będziecie rekrutowali, pamiętajcie,
że w sposób szczególny zadbajcie o tych ludzi, którzy są w środku, bo my niestety możemy ich pomijać, mogą być ciekawsi na poziomie kompetencji, a w taki naturalny, psychologiczny sposób możemy ich delikatnie wymazywać. Kolejna rzecz. Bądźcie proaktywni, chociażby na poziomie usytuowania w ramach tego miejsca, czyli nie tylko ten aspekt, o którym powiedzieliśmy sobie przed momentem, ale również aspekt delikatnego przesunięcia, uwaga, waszego krzesła delikatnie w lewą stronę, żeby, uwaga, to może się wydać trochę dziwne, ale bardzo szczegółowo opisał chociażby o tym dr Kevin Hogan, wasze prawe oko było złączone z prawym okiem waszego rozmówcy, osoby, która na przykład w tym momencie rekrutuje. Zazwyczaj mówi się, że się powinno patrzeć w trójkąt oczy, nos, usta. Kevin Hogan proponuje, żeby w sposób szczególny patrzeć w prawe oko, czyli delikatnie być po prawej stronie swojego rozmówcy. Zdaniem tego psychologa, gdzieś tam włączając też wiedzę z neuropsychologii, łatwiej wtedy budować taką optykę przyszłościową, nienaznaczoną przeszłymi negatywnymi skojarzeniami i jednocześnie też w perspektywie chociażby budowania relacji facet rozmawia z facetem, żeby nie włączyć tutaj działania pewnego rywalizacyjnego. Każdy mądry przedsiębiorca, przedstawiciel handlowy, ale również kandydat szukający pracy powinien wiedzieć o tym, że warto podejść do mężczyzny delikatnie po jego prawej stronie, czyli patrząc z naszej strony, po naszej lewej stronie, witając się na przykład z nim, żeby nie włączyć elementu reakcji obronnej, która może być automatyczna. Więc pierwsza rzecz. Siadamy delikatnie po prawej stronie naszego partnera w tej rozmowie. Jeżeli krzesło jest usytuowane vis-a-vis, to dlaczego nie mielibyśmy bądź poprosić, bądź zaproponować delikatnego przesunięcia? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Warto w delikatny sposób zagospodarowywać przestrzeń. To znaczy, oczywiście nie warto się położyć na tym stole, jeżeli mamy rozmowę bezpośrednią. Bo teraz też oczywiście z przyczyn oczywistych te rozmowy często są w online i pewnie za moment, Asiu, też nad tym się pocholimy, jak ten online wykorzystywać w przestrzeni komunikacji niewerbalnej. Natomiast kiedy jesteśmy w tej przestrzeni bezpośredniej, warto też pozwalać sobie na delikatnie zagospodarowanie przestrzeni, czyli nie tylko rączki pod stołem, one nie podnoszą się, nie włączamy jakiejkolwiek komunikacji, ale pozwalamy sobie też delikatnie je położyć na stole. One są położone, czujemy zagospodarowujemy tą przestrzeń i z tego stołu włączamy też gestykulację, nie boimy się nawiązywać tej interakcji, ale jednocześnie bez nadmiernego układzenia się na przykład na pół stołu, co byłoby oczywiście postrzegane bardzo negatywnie. Więc taka odwaga, proaktywność, działanie, które może być pozytywnie postrzegane, ale też bez przekraczania pewnych granic, które mogą być właśnie postrzegane jako nadmierna buta z naszej strony. Ta komunikacja niewerbalna, ale oczywiście nie możemy pozostawić tematu rekrutacji tylko na komunikacji niewerbalnej. Musimy skupić się także na tej części, gdzie będziemy mówili, gdzie będziemy przekazywali nasze komunikaty. I zastanawiam się, jak to jest tak często, że my chcemy przekazać pewne informacje, na przykład podczas procesu rekrutacji, ale tak naprawdę druga strona w ogóle nie wyłapuje naszych intencji, naszych myśli. Jakie najczęstsze błędy popełniamy w trakcie takiej komunikacji? Wiesz co, ja menadżerom, absolwentom moich studiów, osobom, które kończą moje szkolenia, bardzo mocno powtarzam, żeby oni nie mieli nadziei na to, że ktoś wychwyci to, co jest najważniejsze. Jestem zwolennikiem tego, że to my, świadome osoby, również słuchacze naszego podcastu, powinni sami je wyszczególnić i dać im, słuchaczom, czy to jest rekrutacja, czy to sprzedaż, czy jakakolwiek inna komunikacja na tacy. Dlaczego? Jest zasada 7-9 informacji poznawczych. My w tym momencie, gdybyśmy się wsłuchali, każdy ze słuchaczy w tym momencie wsłuchałby się w pewne sygnały wokół nas. Nie wiem jak ty, Asiu, ja jestem teraz mocno odseparowany, żeby skoncentrować się na naszej rozmowie. Mam słuchawki,
żeby słyszeć Ciebie, żeby na naszej rozmowie się skoncentrować, ale gdybym pozwolił sobie je zdjąć, usłyszałbym wiele sygnałów, które mogą mnie w sposób zdecydowany rozproszyć. I tak jest w każdym miejscu, niezależnie czy jesteśmy w przestrzeni biurowej, zawodowej czy prywatnej. Dlaczego o tym mówię? Dociera do nas masa sygnałów i my, żeby nie zwariować, musimy je selekcjonować. Więc jeżeli my na poziomie świadomościowym możemy przyjąć od 3 do 9 informacji poznawczych, ja bardzo rekomenduję osobom, które są na rekrutacji, żeby przed spotkaniem wskazały 3 najważniejsze zasoby, cechy, które posiadają faktycznie, które są udowodnione w przeszłości ich doświadczeniami, żeby sobie je odnotowały i żeby pytani, nie pytani o nie, bardzo wyraźnie o nich mówili i do nich wracali. Używając czegoś, co my nazywamy modelem STAR. Model STAR jest stosowany do rekrutacji. Za chwilkę powiem, na czym on polega. Rekruterzy go używają, ale jeżeli chcecie mieć przewagę na etapie rekrutacji bądź awansu wewnątrzorganizacyjnego, wy możecie używać modelu STAR, żeby opowiadać o swoich kompetencjach. Więc jeżeli wasza komunikacja jest spójna, mówię o komunikacji niewerbalnej, plus powiecie o tych 3 kluczowych waszych kompetencjach, które nie są wzięte z internetu, z tabeli, z kategorii. Mów o tym na rekrutacji, bo dzięki temu dobrze wypadniesz. Są wzięte z waszego życia i w przestrzeni waszych studiów, jakiejś działalności społecznej, sportowej, bądź już jakiejś działalności zawodowej. One miały okazję pojawić się nawet w jakiejś szczątkowej formie z racji tego, że dopiero być może wchodzicie w przestrzeń zawodową, ale już o nich mówicie. I teraz jak o nich warto mówić? Model STAR polega na tym, że my na początku mówimy o konkretnej sytuacji, kiedy dana kompetencja zaistniała, czyli w sposób szczególny na przykład odgrywam, będąc na przykład na rozmowie rekrutacyjnej teraz, gdybym był na takowej. W sposób szczególny myślę, że może Państwa zainteresować, że posiadam ważną kompetencję, która może pomóc Państwu dokonać wyboru, a potem pomóc mi, kiedy już będę u Państwa pracował, realizować się na tym stanowisku pracy. I wskazujemy tę konkretną kompetencję. Żeby ją udowodnić, opowiem Państwu o sytuacji, kiedy w sposób szczególny ona się pojawiła. I włączamy pierwszy element z modelu STAR, opis sytuacji. Następnie opowiadamy o celu, który wówczas realizowaliśmy. My bardzo mocno na etapie rekrutacji, a potem w biznesie doceniamy ludzi, którzy są bardzo mocno nastawieni na cel. My nieraz spotykamy ludzi takich, mówiąc kolokwialnie, rozmemłanych, nie wiedzą, gdzie chcą iść. Biznes potrzebuje ludzi skoncentrowanych pozytywnie na celach, więc mówimy wtedy, jaki cel realizowaliśmy w danej konkretnej sytuacji, co też daje kolejną informację rekruterom, że potrafimy się na tym skoncentrować. Kolejną rzecz wskazujemy, jakie włączyliśmy działania, żeby w danej konkretnej sytuacji, realizując konkretny cel, chcieliśmy efektywnie te priorytety domknąć. Wskazujemy konkretne nasze działania, które włączyliśmy. Następnie wskazujemy rezultat, efekt, jakieś wnioski, które wyciągnęliśmy z tej sytuacji. Jeżeli w taki sposób my opowiemy na poziomie też spójnej komunikacji niewerbalnej o ważnych kompetencjach, które grały w przeszłości i mogą zagrać w przyszłości w danym miejscu pracy, my bardzo mocno budujemy tę naszą przewagę na czymś, co nie jest wymysłem i włączaniem jakichś informacji z przestrzeni internetowej, ale co jest faktem o nas z naszego życia. Zastanawiam się, na ile przejście do online, do spotkań online, do rekrutacji online, do konferencji online, generalnie w ogóle do życia online, ułatwiło nam albo utrudniło komunikację? Wiesz, to na pewno ułatwiło na poziomie dotarcia, czyli tak naprawdę my teraz jesteśmy w innych miastach, łączymy się, rozmawiamy i tworzymy podcast, mam nadzieję, użyteczny dla naszych słuchaczy. I to na pewno jest rzecz, która w części zostanie. Ja podejrzewam, że rekrutacja może zostać w jakiejś części przestrzeni online'owej. My możemy w takiej też formule spotykać się warsztatowo-rozwojowo. Kiedyś napisałem dla takiego magazynu Szef Sprzedaży artykuł Trening na odległość, gdzie wskazywałem konkretne zasoby, narzędzia, które mogą wzmocnić kontakt online'owy, żeby te warsztaty prowadzone w tej formule były w dużej mierze podobnie efektywne jak spotkania bezpośrednie. Natomiast my tracimy jeden bardzo ważny aspekt w kontakcie tylko i wyłącznie online'owym.
Czyli my na przykład teraz, trochę zdradzając to całe otoczenie naszego nagrania, słyszymy nasze głosy, ale nie widzimy siebie. Oczywiście spotkaliśmy się kiedyś, wiemy mniej więcej, jak komunikujemy, natomiast my tylko i wyłącznie możemy być aż albo tylko wsłuchani w nasze głosy. I to jest oczywiście część tej komunikacji niewerbalnej, która może nam mówić i pomagać nam w danym miejscu. Natomiast z racji tego, że nie ma tego bezpośredniego kontaktu, to chociażby tutaj może delikatnie wyhamowywać rozwój czegoś, co my nazywamy inteligencją emocjonalną i społeczną. To znaczy, że te relacje są bardziej naskórkowe i być może tym bardziej w tej przestrzeni online'owej ciężej nam wejść w takie przestrzenie głębsze, które są być może istotne. Natomiast jeżeli my potrafimy wykorzystać, do tego też bardzo namawiam osoby, które nas słuchają, tą przestrzeń online'ową, to my możemy ją wykorzystać bez jakichś większych strat. To jest tak naprawdę traktowanie tego narzędzia jako narzędzia ułatwiającego kontakt i narzędzia, które w części bądź w dużej mierze zostanie jako element już biznesowego układania tych relacji, czy to rozwojowych, czy to rekrutacyjnych. Warto oczywiście pamiętać, o tym pewnie za moment powiemy, o pewnych takich ważnych elementach, które różnią tą komunikację od komunikacji bezpośredniej. Natomiast myślę, że ktoś, kto włączy, nauczy się skutecznej komunikacji bezpośredniej, łatwiej mu jest przejść na tą komunikację skuteczną również online'ową i vice versa. Ktoś, kto sobie teraz potrenuje w przestrzeni online'owej, na przykład uczestnicząc w różnych assessment center bądź rozmowach rekrutacyjnych, on może też mieć z tego konkretny asumpt, rezultat, przewagę w ramach potem kontaktów bezpośrednich, gdy nam COVID delikatnie odpuści. Powiedz mi, jakie miałbyś sugestie, propozycje, podpowiedzi dla tych naszych słuchaczy, którzy w najbliższym czasie spodziewają się spotkania online, czy to będzie spotkanie rekrutacyjne, czy jakiekolwiek inne, w każdym razie istotne dla nich i chcą wypaść jak najlepiej, a być może nie są tak bardzo zaznajomieni z pracą z kamerą, bo to jednak najczęściej, no my dzisiaj oczywiście się nie tylko słyszymy, ale najczęściej jest to jednak także praca z kamerą, gdyby ten stres cały, że nie tylko nas słychać, ale też nas widać i my widzimy siebie i widzimy też inne osoby, to powoduje dodatkowo pewnego rodzaju czasem paraliż. Co zrobić, żeby to przejść, żeby jak najskuteczniej taką rozmowę poprowadzić? Dwa aspekty. Pierwszy, który tak samo jest ważny w online i w offline, czyli proponuję, żeby na poziomie takiej samoświadomości usiąść i faktycznie wskazać to, o czym mówiłem wcześniej, takie filary waszej przewagi, co was wyróżnia i warto udowodnić to, przygotować się do tego i udowodnić to na poziomie przeszłych waszych działań. Warto zrobić taką pracę, warto jeszcze zanim to zrobimy, włączyć te elementy do naszych dokumentów aplikacyjnych, żeby one już były wyróżnikiem. Ja często chociażby dostaję takie prośby od moich słuchaczy studiów podyplomowych. Tomek, ja teraz jest ten czas taki covidowy, mam wyzwanie szukania nowej pracy i często oni starają się szukać tejże pracy, używając trochę tych dokumentów aplikacyjnych sprzed dekady czy 5 lat. One niestety są dotknięte już czasem i warto je zmienić, chociażby teraz bardzo popularne jest to, żeby one były trochę inaczej usytuowane, żeby była tam wskazana pewna główna taka myśl tego, jaki jest taki nasz główny cel zawodowy. Jak mówiłem, ten cel jest bardzo mocno zauważany przez asesorów w procesie rekrutacyjnym. Więc przygotowujemy się, szukając tego, co nas wyróżnia, co jest naszą przewagą, co możemy udowodnić przeszłymi wydarzeniami. Wkładamy to już na etapie dokumentów aplikacyjnych. Przygotowujemy się, żeby o tym mówić. Nawet, uwaga, nie pytanie o to. Pamiętajcie, możecie to zrobić. To też jest postrzegane pozytywnie jako proaktywność. Wskazujecie na to, co może być w sposób szczególny użyteczne. Taka proaktywność może być też bardzo ważna w ramach rozmowy, a już w aspekcie samej rozmowy online'owej warto pamiętać, żeby to na początku jest dziwne, to jest takie
oczywista dla nas, bo my najczęściej, jak mówiłem wcześniej, patrzymy w tą przestrzeń z automatu, trójkąta, oczy, nos, usta, a tutaj, niezależnie gdzie mamy usytuowaną kamerę bądź wbudowaną do naszego komputera, bądź ona jest delikatnie podwyższona, tak jak moja teraz, ja pomimo tego, co jest dziwne, rozmawiam z tobą, a patrzę w tę kamerę, bo się już do tego przyzwyczaiłem. Ja się przyzwyczaiłem, że niezależnie, zerkając jednocześnie, jaka jest reakcja osób po drugiej stronie, ja po prostu, teraz się na tym też złapałem, jestem skoncentrowany na kamerze, ponieważ kiedy jesteśmy skoncentrowani na kamerze, to nasz wzrok również pada bezpośrednio w kontakt wzrokowy z osobą, która jest po drugiej stronie. A jak wiecie doskonale, mówię tutaj oczywiście do naszych szanownych słuchaczy, jeżeli tego kontaktu nie ma, to często ciężko jest zbudować dobrą relację. Więc pierwsza rzecz, koncentrujemy się na tej kamerze, pomimo że w naturalny sposób nasze oczy chciałyby wędrować na przykład po audytorium, które jest po drugiej stronie, jeżeli jest paru rekruterów, bądź na twarz tej konkretnej osoby, co warto oczywiście robić, żeby obserwować jakieś reakcje, mowę ciała, pewne sygnały, mikrosygnały, które są dla nas ważne, ale przede wszystkim, kiedy mówimy, i to jest przyzwyczajenie, na którym się teraz też złapałem, po prostu koncentrujemy się na kamerze jako warunek konieczny budowy dobrej relacji online'owej. Ale jeszcze jedna rzecz, przygotowujemy się technicznie, bo jeżeli tak naprawdę to, co dzieje się teraz, ale również przyszłość będzie budowana w części bądź w większości na tego typu komunikacji, to jest konkretna kompetencja. Jeżeli my bardzo mocno odstajemy technicznie, technologicznie, nie przetestujemy tego wcześniej, to tak naprawdę możemy sobie przygotować najlepsze wystąpienie, najfajniejsze faktyczne sytuacje z przeszłości, a coś nam rąbnie na poziomie technologicznym. I możemy pozostawić po sobie taką niefajną aurę i ktoś może pomyśleć, kurczę, być może coś było nawet ciekawego w tej rozmowie, ale ten aspekt jednak technologiczny będzie w ramach tego stanowiska ważny, istotny. Być może warto rozważyć inną osobę. Więc trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, ta zarówno użyteczna przestrzeni offline'owej i online'owej, zbudowanie naszej przewagi na naszych zasobach udowodnionych w przeszłości. Kolejna rzecz, koncentrowanie się na kontakcie wzrokowym w tej przestrzeni online'owej i trening jednak tej całej otoczki technologicznej, żeby ona nam nie podłożyła nogi. Oczywiście może się wydarzyć coś w stylu odłączenia internetu i tak dalej, ale wszystko, co możemy zrobić chociażby na poziomie poznania technologii, na poziomie tego, żeby nas było w miarę dobrze słychać, żeby nam się gdzieś nie sprzęgał dźwięk w ramach rozmowy, to może bardzo nam pomóc i też może pomóc drugiej stronie, żeby jak najwięcej tych pozytywnych informacji o nas dotarło do osób, które podejmą finalną decyzję. Tomku, a jak z gestykulacją podczas spotkań online'owych? Czy gestykulujemy, czy nie gestykulujemy, co zrobić? Ja proponuję włączyć podobne usytuowanie jak w przestrzeni bezpośredniej. To znaczy, oczywiście gesty mogą się pojawić i te gesty, jeżeli są spójne z tym, o czym mówimy, też może mówić o pewnej ważnej informacji. Jeżeli na przykład my mamy te gesty nadekspresyjne, to może mówić trochę o tym, że my nie w pełni zarządzamy naszymi emocjami i w sposób szczególny, w ramach tej nadekspresji naszych gestów, to poddenerwowanie rozmową rekrutacyjną, co w dużej mierze oczywiście zrozumiałe, no staramy się jakąś ważną dla nas pracę, te gesty mogą to wyrażać. Jednocześnie to też może dawać taki sygnał, w szczególności jeżeli ta praca jest stresogenna już kiedy wchodzimy do danej organizacji, ktoś może pomyśleć na poziomie zarządzania tymi emocjami, czyli na poziomie inteligencji emocjonalnej, ta osoba ma sporą rezerwę, czyli pewien brak. Ja bardzo lubię takie powiedzenie Kevina Coveya. Nie ma zwycięstwa publicznego bez zwycięstwa prywatnego, czyli jeżeli my potrafimy bardziej efektywnie zarządzać tymi emocjami, to potem na rozmowie rekrutacyjnej, a potem już w środowisku zawodowym, my łatwiej budujemy tą komunikację, łatwiej budujemy te relacje. Więc nadekspresja może zdradzać to, że my nie panujemy nad naszymi emocjami, a jednocześnie brak jakichkolwiek gestów może powodować to, że my nie wzmacniamy tych kluczowych komunikatów, które pojawiają się w ramach naszej rozmowy i mogą być przez to właśnie wzmocnione. Więc
komunikacja spójna, która podkreśla pewne kluczowe zdania, ale też jeszcze myślę, że warto aż powiedzieć o jednej rzeczy, która jest na poziomie samego tonu głosu. Kiedy my wsłuchujemy się w osoby skuteczne, też na etapie rekrutacji, ale które również występują publicznie, niezależnie czy w online, czy w offline, które przekonują innych, które prowadzą szkolenia, to te są skuteczniejsze, które w sposób szczególny tak budują ten komunikat. Uwaga, to może trochę słuchaczy zaskoczyć, ale może być też wiedzą bardzo użytecznie wykorzystywaną potem w działalności biznesowej. Najbardziej skuteczne osoby, kiedy mówią do drugiej strony, pod koniec te zdania kierują efektywnie w dół. Jakby trochę stawiały te osoby wykrzyknik. Pokazują taką pewność siebie, skoncentrowanie, konkretność. Osoby bardziej poddenerwowane, które są w stanie pewnej takiej egzaltacji emocjonalnej, bardzo często pod koniec zdania frazują delikatnie, ciężko mi tak będzie powiedzieć to, bo rzadko tak mówię, albo w ogóle do góry, jakby same siebie pytały, tak często dzieci mówią, tak trochę ze znakiem zapytania. My często tak mówimy niestety, kiedy jesteśmy poddenerwowani i kiedy na przykład opowiadamy o swoich zasobach, o swoich osiągnięciach i trochę pokazujemy pracodawcy bądź przyszłemu klientowi, że będziemy dobrym pracownikiem, bądź dane rozwiązanie będzie dla tego klienta użyteczne. Jeżeli my sami to kwestionujemy na poziomie takim podświadomym, jeżeli chodzi o frazowanie zdań, to może powodować, że spora rezerwa włącza się po drugiej stronie. Więc proszę, żeby nasi słuchacze też zwrócili uwagę na to, że również w ramach takiego aspektu nasza pewność siebie zdecydowanie może być zauważalna. Jeszcze jedna rzecz, myślę, taka kluczowa. Kiedyś Thomas Jefferson powiedział, że, czyli były prezydent Stanów Zjednoczonych, że można rozpoznać ludzi, którzy odnoszą sukces w biznesie i w polityce, dzięki temu, że oni w ramach jednego zdania potrafią powiedzieć, zawrzeć wszystko, na co inni potrzebują elaboratu, takiego długiego tekstu bądź długiego wystąpienia. My bardzo mocno w biznesie promujemy ludzi konkretnych, którzy potrafią którzy potrafią robić coś, co my nazywamy klaryfikacja, podsumowanie, zbieranie, dają taką esencję. Więc jeżeli potrafisz coś takiego zrobić, jeżeli potrafisz podsumować, jeżeli potrafisz konkretnie powiedzieć o swoim zasobie, mówisz to w sposób zdecydowany, jednocześnie frazując te zdania pod koniec efektywnie w dół, to może dać taki asumpt, przekonanie drugiej stronie, że mamy do czynienia z kimś nastawionym na cenę, z osobą konkretną, proaktywną, a w sposób szczególny w tym czasie około covidowego wychodzenia z tych różnych kryzysów, takie kompetencje mogą być szczególnie pożądane na rynku pracy. Ta zwięzłość komunikacji, o której mówiłeś przed chwilą, to dochodzenie do konkretów, to trzymanie się tej głównej myśli i nie odchodzenie gdzieś tam na boki, to jest bardziej dar czy umiejętność? Wiesz co, to bardzo zależy od danego rysu. Oczywiście to jest funkcją wychowania, socjalizacji, pewnej nauki. Natomiast tego da się nauczyć. Ja na przykład jestem zwolennikiem trzyelementowych zdań. Jakby słuchacze odtworzyli jeszcze raz to nagranie, by zauważyli, że moje zdania najczęściej składają się z trzech elementów. Jest pierwsza, druga i domykająca. Dlaczego tak buduję te zdania, zarówno w ramach naszej komunikacji, naszej rozmowy, ale również w ramach mojej książki i w ramach moich artykułów, bo wiem, że ludzie najłatwiej koncentrują się na trzech detalach w ramach tej wiedzy psychologicznej, o której na początku wspomniałem. Dlatego też moja książka tytuł składa się z trzech wyrazów, rozdziały składają się z trzech ważnych, takich fundamentalnych aktów, jeżeli chodzi o moją książkę. I ja też, kiedy na przykład prowadzę warsztaty, koncentruję się na trzech kluczowych kompetencjach, na treningu trzech kluczowych kompetencji, ponieważ uważam, że tak naprawdę, jeżeli my, znowu wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli my będziemy mieli taką nadzieję, a kiedyś ktoś powiedział, że nadzieja umknęła
z puszki Pandory i jest bardzo niefajną rzeczą. Oczywiście często mówi się, że mieć nadzieję to coś dobrego, natomiast w kontekście komunikacyjnym proponuję nie mieć nadziei, że ludzie wybiorą to, co waszym zdaniem będzie najważniejsze. Trzeba ludziom to przekazać, bo ludzie są rozpraszani, zarówno ty, Asiu, jak i ja. Ja wolę dostać konkret, żebym mógł się temu konkretowi przyglądnąć, bo jeżeli dostaję zbyt dużo informacji, to pojawia się zjawisko, które my nazywamy w psychologii efektem Grota Ladyna. Masa opcji, masa rozwiązań i człowiek zamiast działać, podejmować decyzje, to rozważa i zamraża się w tym rozważaniu. Więc jeżeli chcecie pomóc ludziom podjąć decyzję, zatrudnij mnie. Pomóc ludziom podjąć decyzję, wybierz najlepszą usługę, konkretyzuj, bądź nastawiony na cel i też komunikuj w taki sposób, żeby zwiększyć taką pewność po drugiej stronie. Oni mają wątpić, osoby, które rekrutują, osoby, które mają kupić rozwiązanie, ale jeżeli na poziomie komunikacyjnym to zwątpienie jest po naszej stronie, to wtedy pomnaża się to zwątpienie po drugiej stronie. O tym chociażby mówi zjawisko reaktancji, przenikania tych emocji. Moje zwątpienie jeszcze bardziej zaczyna rezonować po drugiej stronie. Więc warto o tym pamiętać, budując chociażby tą spójną komunikację werbalną, niewerbalną, żeby w przestrzeni rekrutacyjnej, bądź potem jakiejkolwiek biznesowej działać efektywniej. No właśnie, bo rekrutacja to jedno, ale już po rekrutacji pozostajemy w korporacji na przykład i chcemy rozwijać swoją karierę. I ta komunikacja, jeżeli jest skuteczna, może nam pomóc, ale niestety nieskuteczna, może nam zaszkodzić, prawda? W sposób szczególny i też w sposób szczególny teraz, ponieważ my teraz jesteśmy w takim momencie, ja to nazywam efektem odkładania kuponów, to znaczy my jesteśmy przebodźcowani emocjami, nam jest zdecydowanie łatwiej wybuchać. Często jest tak, że my dostajemy pracę przez to, że skończyliśmy jakiś kierunek studiów, mamy jakieś doświadczenie zawodowe bądź okołozawodowe i ktoś podejmuje decyzję, on ma wiedzę, zaprośmy go. Natomiast zazwyczaj później tracimy tę robotę, dlatego że my nie potrafimy budować w dużej mierze na poziomie relacyjnym bądź komunikacyjnym kontaktów w firmie, czyli nasz poziom komunikacji bądź inteligencji emocjonalnej i społecznej jest zbyt niski. Więc warto, żebyśmy w sposób szczególny również teraz zadbali o to. Ja bardzo doceniam i bardzo wzmacniam osoby, a może to jest właśnie taki moment. Może w sposób szczególny, biorąc pod uwagę to, że inwestowanie dóbr w cokolwiek innego, jeżeli ktokolwiek ma jakiś naddatek, jest to szczególnie nieperspektywiczne teraz z racji tego, że w zasadzie ciężko gdziekolwiek ulokować pieniądze poza jakimiś nieruchomościami czy złotem. To w takim być może złotem jest inwestowanie tych pieniędzy, a może przede wszystkim czasu naszego wysiłku w wiedzę. Ja w sposób szczególny zachęcam naszych słuchaczy, żeby wybierali mądre podcasty, wybierali mądre książki, rozwijali się kompetencyjnie, żeby trenowali też pewne konkretne umiejętności. Na przykład takim treningiem może być występowanie, nagrywanie siebie, przygotowywanie się do rozmów, ale również same rozmowy rekrutacyjne. Nagrywanie ich być może na dyktafon, odsłuchiwanie ich. Chociażby pewnie większość naszych słuchaczy miała okazję słyszeć bądź oglądać serial o takiej szachistce na jednym z kanałów płatnych w internecie. Chyba Gambit Królowej się nazywa ten serial. I tam jest genialna Tak scena, jest. kiedy podchodzi ktoś do tej głównej bohaterki i pyta, co ty robisz po wygranym pojedynku szachowym. Ona mówi, analizuje popełnione błędy, ale przecież ty wygrałaś, po co to robisz? Żeby bardziej efektywnie grać w przyszłości, żeby jeszcze bardziej spektakularnie wygrywać. To znamionuje najbardziej skuteczne osoby. Oni, niezależnie czy coś się wywróciło, czy zanotowali sukces, obserwują, co jeszcze mogliby delikatnie zmodyfikować. Szukają wiedzy, podcast, jest dużo kontentu w internecie, ale warto szukać go w bardzo taki mądry sposób. Książki, kierunki studiów, bądź pierwszego, drugiego, bądź podyplomowe, ale wybrane z takim aspektem praktyczności. Myślę, że w sposób szczególny to będzie rzecz, której nikt wam, mówię tutaj do naszych słuchaczy, nie odbierze, a potem to da wam konkretną przewagę
w sposób szczególny potrzebujemy teraz osób odważnych, które będą w awangardzie i pomogą ludziom przejść ten niełatwy czas. Więc myślę, że rozwój może być w sposób szczególny teraz niezwykle ciekawą przestrzenią do inwestowania waszego czasu, wysiłku i być może pieniędzy. Tomku, i to jest chyba najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Tak mi się wydaje. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy ta rozmowa, właściwie wiem, przeczuwam, że w ten sposób, że była inspirująca i że dużo dla siebie wynieśli. Ja z kolei zachęcam, przesłuchajcie tę rozmowę jeszcze raz, bo ja też sobie robiłam notatki tutaj z boku, tak jak siedziałam i z tobą rozmawiałam. Myślę, że wielu naszym słuchaczom ta wiedza, którą dzisiaj przekazałeś, też się przyda. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo spotkanie. Dziękuję. Tak, jeszcze Asiu, jedna rzecz, to co powiedziałaś. Kolejne przesłuchanie i wybór trzech rzeczy dla mnie. Trochę potraktujcie proszę ten podcast jako taki szwedzki stół. Wybierzcie trzy rzeczy, które najbardziej pasują wam, do was i do waszego celu, a potem po prostu możecie podjąć decyzję. Wprowadzam, testuję i być może czekają was bardzo ciekawe niespodzianki, zaskoczenia na tej drodze już testowania, a propos tych dobrych rzeczy, które te narzędzia mogą przynieść. I o tych niespodziankach i wynikach testów my oczywiście chętnie też usłyszymy, więc komentujcie nasz podcast i mam nadzieję, że jeszcze do tych komentarzy wrócimy i będziemy dalej rozmawiali. Tomku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.